Panie Przewodniczący, ostatnio do zarządów okręgów, a za ich pośrednictwem do zarządów kół trafia taki dokument sporządzony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, którym oprócz swoich rzekomych zasług odnosi się do ustawy zwanej Lex Izdebski. Zarzuca się tam między innymi, że ustawa ta będzie szkodziła zwykłym myśliwym. Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Tak, rzeczywiście udało mi się nawet dotrzeć do tych zapisów, żeby nie powiedzieć wypocin pana Pawła Lisiaka, łowczego krajowego, notabene nominata partyjnego z ramienia suwerennej Polski. Oczywiście nie mam nic do suwerennej Polski, natomiast wszyscy wiemy o tym doskonale, że nie jest to człowiek wybrany z woli myśliwych, tylko człowiek z nadania klucza, tak zwanego klucza partyjnego. To, co tam zostało zapisane i to, co robi pan Lisiak, ten przekaz, jest dokumentem fałszywym. Nie wiem, skąd on bierze takie informacje, skąd on bierze takie zapisy, może gdzieś tam z jakiegoś prototypu roku 2015. Natomiast nasza ustawa Lex Izdebski, to jest nic innego jak taka głęboka reforma gospodarki łowieckiej, polegająca na tym, żeby wprowadzić prawidłowe zasady ekonomii. Prawidłowe zasady ekonomii w łowiectwie takie, jakie funkcjonują w całej szeroko rozumianej gospodarce w Polsce. Czyli po pierwsze wprowadzenie przetargów na wydzierżawienie obwodów łowieckich i to nie na takich zasadach, że sobie może jakiś obcokrajowiec przyjechać i wydzierżawić w Polsce obwód łowiecki, tylko na zasadach biznesowych, na zasadach ekonomicznych, takich jak jest na przykład w rolnictwie, gdzie rolnik, jeśli chce wydzierżawić ziemię od państwa polskiego, musi przystąpić do przetargu i ten, który złoży najlepszą ofertę, ten taki przetarg wygrywa. Wtedy rolnik musi się jeszcze modlić, prosić Boga o pogodę, żeby coś jeszcze z tego mu zostało. Natomiast w Polsce mamy taki model komunistyczny z lat 50. podpisany dekretem Bieruta. Według naszej ustawy do przetargu mogą przystąpić koła łowieckie. To jest ustawa i tutaj odnoszę się do tej ustawy, ale jednocześnie do tych, którzy chcą ewentualnie komentować, niech się zapoznają z tą ustawą, a wtedy dopiero będzie można komentować, jakie ewentualne złe cechy zawierają zapisy zawarte w tej ustawie. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta reforma polega na wprowadzeniu prawidłowych zasad ekonomii. Taki dzierżawca obwodu będzie obarczony odpowiedzialnością ustawową. Jeżeli w danym obwodzie okaże się, że w czasie, kiedy u rolnika jest ASF, a dany dzierżawca obwodu nie wykonał zadań ustawowych, nie ostrzelił dzika do poziomu zakładanego w ustawie, wtedy minister właściwy do spraw rolnictwa ma prawo taki obwód wypowiedzieć, umowę takiego obwodu wypowiedzieć i wchodzi następny z przetargu. Proszę mi powiedzieć, co złego jest w tych zapisach. Natomiast kłamstwa, jakie roznosi pan Paweł Lisiak, są powszechnie znane. To człowiek pozbawiony jakiegokolwiek wyczucia ekonomicznego, człowiek z nadania partyjnego, który miał za zadanie jedno, zrobić z Polskiego Związku Łowieckiego i z gospodarki łowieckiej oddział suwerennej Polski i tak też robi. Ostatnio odbyły się wybory do Naczelnej Rady Łowieckiej. Bardzo aktywnie uczestniczyli w takiej agitacji propagandowej, a nawet wykorzystując naciski poprzez łowczych okręgowych, aby wybierać odpowiednich, wskazanych kandydatów. Tak stało się w Olsztynie, gdzie były aktywny sportowiec, został wybrany członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej, a później przez opanowaną przez grupy biznesowe Naczelną Radę Łowiecką został wybrany prezesem tejże Naczelnej Rady Łowieckiej. Czy wybory w organie, który sprawuje gospodarkę łowiecką, powinny wyglądać w ten sposób, czy może Polski Związek Łowiecki powinien utracić monopol i wybory stałyby się wtedy zupełnie demokratyczne? Wydaje się, że nie powinienem się na ten temat wypowiadać, ale w przypadku, kiedy Polski Związek Łowiecki odpowiada za szeroko rozumianą gospodarkę łowiecką, która jest ściśle powiązana również z gospodarką rolną, z rolnikami, z ASF-em i tak dalej, to powiem tak. Potwierdzam to, co powiedziałem wcześniej. To jest nic innego jak
upartyjnienie tej właśnie szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej. Bardzo często przychodzą do nas ludzie, napływają informacje, że dany łowczy okręgowy, czy kandydat do Naczelnej Rady Łowieckiej, czy do Zarządu Okręgowego dostał się po tym, jak wypełnił deklarację suwerennej Polski, jak przystąpił do suwerennej Polski, a więc byli to ludzie, którzy byli z tak zwanego nadania i to było oczywiste, że wcześniej czy później dokona się taka zmiana, również w najwyższej władzy, w najwyższym organie Polskiego Związku Łowieckiego, jakim jest Naczelna Rada Łowiecka. Ja absolutnie mam wielki szacunek do pana Możżonka za jego dokonania sportowe i dlatego też dziwię się, że wchodzi w coś, co może mu co najwyżej przynieść hańbę, a nie splendor, jak do tej pory, jako sportowca. Dlatego też apeluję do pana prezesa o opamiętanie i ewentualnie, jeśli chce pokazać, że objął tę funkcję z wielką odpowiedzialnością również za współpracę z polskimi rolnikami, ażeby przystąpił do rozmów z nami i podjął decyzję o wsparciu i poparciu reformy gospodarki łowieckiej, a wtedy uwierzę w to, że tę funkcję przejął dla dobra polskiej gospodarki łowieckiej, dla dobra polskiego rolnictwa. A jak aktualnie kształtuje się współpraca z myśliwymi na odcinku likwidacji ASF i likwidacji szkód rolniczych? Jeżeli nie będzie to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli nie będzie reformy gospodarki łowieckiej, jeżeli nadal będzie się działo to, co się dzieje w Polskim Związku Łowieckim, jeżeli nadal gospodarka łowiecka będzie prowadzona przez sygnatariuszy partyjnych, przez człowieka kojarzony z Beatą Kempą, przez człowieka, który przyszedł wprost jako działacz partyjny, który prowadzi politykę, która przypomina nam charakter wręcz przestępczy, prowadzenia grupy przestępczej. Oczywiście ja nie mówię, że ona jest grupą przestępczą, ale sposób prowadzenia właśnie przypomina właśnie nam prowadzenie takiej grupy o charakterze przestępczym, dlatego że ten układ w wielu przypadkach nie płaci rolnikom odszkodowania. Rolnicy sądzą się, chyba ponad 100 przypadków w tej chwili na Pomorzu spraw, które w tej chwili się toczą. Bodajże 4 rozprawy wytoczone i prowadzone przez prokuraturę przeciwko Łowczemu Krajowemu. Nie wiemy, jak te sprawy się zakończą, natomiast głęboko w to wierzę, że po zmianie władzy w Polsce nastąpi również zmiana prokuratorów, bo jestem przekonany, że gdyby ta władza się nie zmieniła i gdyby ten sam układ miał doprowadzić do skazania pana Lisiaka za cokolwiek, to na pewno nikt byśmy się tego nie doczekali z prostej przyczyny. Układ partyjny by go bronił do upadłego i on zawsze byłby tym nominatem partyjnym, który by rozdawał karty w gospodarce łowieckiej, co jest dalece szkodliwe dla polskich rolników, dla odszkodowań, ale przede wszystkim dla ASF-u. Proszę mi pokazać teraz chociaż jedno koło łowieckie, chociaż jednego dzierżawcę obwodu, gdzie zgodnie z zapowiedzią na komisji sejmowej, gdzie wiceminister Siarka w obecności właśnie pana Lisiaka zapowiedział, że koła będą rozliczane, że wszędzie tam, gdzie będzie ASF, będzie rozwiązywał koła, wypowiadał umowy i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałbym dzisiaj zapytać, żeby dzisiaj pan Łowczy, czy były pan minister, pokazali nam, które to koło w kraju zostało rozwiązane i które to koło w kraju, czy dzierżawca obwodu poniósł odpowiedzialność taką, jaką ponieśli rolnicy polscy w wyniku ASF-u. Czy rolnicy zamierzają podejmować jakieś inicjatywy, ewentualnie podejmują jakieś inicjatywy o zmianie tego systemu, tych osób? Znaczy nie będziemy czekać na to, aż ten układ w takim powolnym tempie będzie się zmieniał, bo to jest oczywiste, że w kolejności, kiedy została powołana pani minister Kloska, wchodzą nowi wiceministrowie, nowi dyrektorzy departamentu. My jako organizacja, jako rolniczy OPZZ, przy wsparciu rolników, a nawet znacznej części myśliwych, przygotowaliśmy już wniosek, gotowy wniosek o natychmiastowe odwołanie pana Pawła Lisiaka i całego zarządu nominatów partyjnych z zajmowanych stanowisk i powrót do procedowania ustawy i reformy gospodarki łowieckiej, tak aby polska gospodarka łowiecka, polskie łowiectwo przynajmniej przypominało to sprzed wojny, a nie z roku 1952 podpisanego dekretem Bolesława Bieruta.